Siemaneczko, witajcie na moim kanale, jestem Amanda i jestem bardzo wkurzona, ponieważ szykowałam dla Leny niespodziankę i chciałam, żeby wyszło naprawdę super, bo dzisiaj jest dzień dziecka, zostawiłam ją nawet u mojego brata i przygotowałam w miarę pomieszczenie, w którym miało być wszystko piękne, ale oczywiście nie mam głównej rzeczy, czyli prezentu dla Leny. I szukam po wszystkich sklepach bazy z psiego patrolu, albo chociaż samochodu, że był rajder i jego psy, nigdzie nie ma, więc mamy godzinę 14, a ja jestem w niefajnym położeniu. Zawsze wszystko robię na ostatnią chwilę i to jest mój błąd. A teraz będę szukać po prostu od kogoś prywatnego, żeby kupić jakiś ładny zestawik. Znalazłam jednego pana z Gliwic, którego nie ma aktualnie dzisiaj w Gliwicach. Będzie może później, może. Więc żegnam się z wami, bo idę po Lenę i wchodzę do tunelu, który nie wygląda przyjemnie. Kupiłam jeszcze Lenie sukienkę, bo ona tak się domyślała coś o tą bazę, bo tak mi zagadywała już od paru dni. A już ma być niespodzianka, to kupiłam jej teraz sukienkę i powiem, że to jest jej prezent na dzień dziecka. Będzie pewnie trochę rozczarowana, bo liczy na bazę. No ale jak uda mi się kupić bazę, to przynajmniej się ucieszę. Jest godzina 16, sytuacja jest opanowana w miarę, ponieważ udało mi się znaleźć w Gliwicach, tylko dopiero na 5, bazę z psiego patrolu plus takie jeszcze dodatki. Lena w ogóle była rozczarowana, jak zobaczyła tego sukienkę i mówi: myślałam, że miałam psi patrol. Tak więc no będzie miała, ale musi na to jeszcze poczekać godzinę, a potem pojedziemy sobie do McDonalda, coś porobić. No i taki dzień dziecka, ale chyba najlepsza będzie reakcja Leny. Chciałabyś się o czymś dowiedzieć? Nie. Nie? Tak. Słuchaj, to teraz ci powiem tak, w domu czeka na ciebie niespodzianka. Ale taka mała niespodzianka. Musisz iść do swojego pokoju, tam poczekać i założyć opaskę na oczy, dobra? Na oczy, opaskę, to? No, nie tą, tą tam do spania. Dobra? Dobra, może być stanowa. I pod żadnym pozorem nie możesz podglądać, obiecujesz? Obiecuję. Dobra, dłe. Nie podglądasz, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ja ci powiem, kiedy możesz zdjąć opaskę, dobra? Nie podgląduj. Czekaj, stój. Nie podgląduj. Nie podgląduj, nic. Dobra. Dobra, nie podgląduj. Ja cię zaraz posadzę na łóżko, ale ty nic nie podgląduj, dobra? Nie podgląduj, czekaj, siedź. Nie podgląduj jeszcze. Wiedziałam, że tu jest łóżko. No, nie podgląduj jeszcze. Czekaj. Czekaj. Poczekaj, poczekaj. Dobra, myślę, że git. Możesz. 3, 2, 1, otwieraj. Moje konfety nie wyszczeliło. Czemu miał pomóc? A tu co? Co tu jest? A to jest puzzle? O! W złą stronę. Ja teraz. To już nie strzela, to jest tylko jeden raz. A to co? To jest obóz. Wow, chcę się pobawić. Podoba ci się? Masz teraz bazę i... Ej, czemu jest Leiden? No bo widzisz, bo chciałam, żeby był ten hipek jeszcze, więc kupiłam parę zestawów. A rozumiem, bo do tej rodziny jest... Nie, tak nieważne. Ale jest nawet zjeżdżalnia. No i one świecą i grają podobno. A ty im otworzysz? No. Wiem, że o tym mówię. Super gordo. No. Widać, widać, moje oczy. A to co, mama? Kolorowanki. Podoba ci się? Tak, jasne. Przecież nie powiem, że mi się nie podoba. A nie podoba ci się? Podoba mi się. Super. Nawet pies robot. Pies robot nawet? Widzisz? Ja nie wiedziałam, co to za pies.
Mama wystrzeliła konfety i chciałam, żeby wystrzeliło to w nią, ale nie poszło po mojej tam. I teraz mam syf na podłodze. Jeszcze na dywan. A ja mam jeszcze tą sztylatkę. No. I to raz, i to, i to, i to, i to, i za. No to chyba ty byłaś grzeczna, co? Winda, która się rusza. No, winda, która się rusza. Widzisz? Mama jest. A to oć to. Tak? A tamta zjeżdżalnia to też jest w bajce? Tak. Ta mała? No jasne. No jasne? Tak. Przekozacko. No i tam psy zjeżdżają za dziecko. Dobra, czekaj. Teraz trzeba się jeszcze ładnie pożegnać. No nie ruszają nogami. No nie ruszają. Może... Ruszają. Aha, ruszają? No to widzisz. Ruszają. Szkoda, że rajder chyba nie rusza. To trzeba kupić rajdera osobno. Jak będziesz grzeczna. Dobra, siadę. Tu. Odcinek tu jest kręcony na YouTube'a. Bez ciebie dzisiaj. Jesteś dopiero teraz. Bez mnie? No bo to była niespodzianka dla ciebie, to nie, jak? Nie widzę nic. Widać, widać. Patrz. A ja się nie widzę. Siadę. No ale to już się żegnamy, bo już odcinek był. Mama robiła tą niespodziankę dla ciebie. Więc... Papa! Więc jeżeli podobają wam się takie odcinki, w których robię niespodzianki Lenie, gdzie to było naprawdę ciężkie dla mnie, bo ja oczywiście stawiałam sobie wszystko na ostatnią chwilę, ale jestem zadowolona, mega jestem zadowolona, bo zawsze... Jestem pieśniem. Zawsze się wyrabiam. Nie jestem Lena. Planowałam to, żeby... Jestem Lena. Dobrze. Planowałam, żeby to było wcześniej, chciałam jeszcze kupić balony. Gdzie puzzle? No. Nie ma puzzle. To. To nie są puzzle. Co to? No to jest taka zjeżdżalnia, ona świeci i gra i tu pieski zjeżdżają. A, myślałam, że to puzzle. Ale to zjeżdżalnia bez nas, dobra, nieważne. Takie małe pieski chyba widzisz? No, widzę. To lubię. Koniec. Więc jeżeli podobał się taki odcinek i chcecie więcej... Nie mam nowego psa. Więcej odcinków w takim klimacie, to zostawcie dużo łapek w górę, komentarz, patrzcie, subskrypcję. Dziwne tu jest. Bo mam dwa rajdery. No tu i tu. I dwie Sky, popatrz, nawet trzy Sky. Jedną tu, drugą tu, a trzecią tu. Tak. Ta ma trzy, ale nie rozkłada. Ale najważniejsze, że się udało i Dzień Dziecka jest fajny? Tak! Tak? Teraz otworzymy i w sumie to się zaraz zwijamy do McDonalda. No, nie do McDonalda, ale do Fordu. Do Forma, teraz McDonald. Tak. Przecież już więcej prezentów ci nie kupię. Tak. No. Dobra, dobra. Więc do zobaczenia po prostu w następnym odcinku. Pa, pa!